setnych sekundy ustanowiony przez Marcina Lewandowskiego w 2016 roku. To było podczas meetingu w Lozannie. Bardzo szybko biegał wspomniany także przeze mnie Adam Kszczot. Bardzo szybko biegał także były halowy mistrz Europy w biegu na 800 metrów, brązowy medalista mistrzostw świata w biegu na 800 metrów z Edmonton z 2001 roku Paweł Czapiewski, a Michał Rozmys to zawodnik, który ma czwarty wynik w historii. Michał Rozmys będzie starał się tutaj wykorzystać dobre tempo. Widzimy, że biegnie na razie na drugiej od końca, na trzeciej od końca pozycji. Troszeczkę szerszym zewnętrznym łukiem pokonuje ten zakręt. Nie jest to dobre rozwiązanie. No i teraz będzie musiał odrabiać straty, bo troszeczkę Michał Rozmys został. Ten bieg prowadzony jest w mocnym tempie, prowadzony przez Adama Czerwińskiego. Sasinek biegnie na drugim miejscu w tym momencie. Dwaj biegacze oderwali się od tej stawki. Widzimy, że Michał Rozmys jest w tym momencie na czwartym miejscu, a Ignacio Fontes, Hiszpan, biegnie w tym momencie na trzecim miejscu. Michał Rozmys jest na miejscu czwartym. Przed nim Hiszpan Fontes, Czech Sasinek, no i cały czas prowadzący Adam Czerwiński, który tutaj dyktuje jak najbardziej optymalne, mocne, szybkie tempo po to, by końcowe rezultaty były rezultatami wartościowymi, zbliżonymi. Trzymamy kciuki do tego wyniku. 2 minuty 14,30 sekundy. Przebiegli już 600 metrów, pozostają im tylko 400. Czerwiński za chwileczkę zejdzie, no i teraz popatrzymy, jakim finiszem będzie tutaj imponował Michał Rozmys. Zdecydowanie najlepsze warunki fizyczne. Jest nie tylko wysoki, długonogi, ale także mocny fizycznie. Są na przeciwległej prostej, a zatem jeszcze tylko 250 metrów. Filip Sasinek na prowadzeniu, za nim Hiszpan. Rozmys bardzo mądrze w tym momencie biegnie, jak gdyby stara się tutaj wykorzystać to, że Ignacio Fontes biegnący przed nim jest niższym, szybszy rytm, dłuższe kroki Rozmysa, proszę zobaczyć, już są na ostatniej prostej, no ale Sasinek cały czas na pierwszym miejscu. Rozmys wychodzi na trzecim miejscu cały czas. Reprezentant Polski, ale jest mocniejszy fizycznie. Sasinek słabnie. Sasinek jest coraz bliżej i Hiszpana, i reprezentanta Polski. Rozmys finiszuje, dogoni Hiszpana, nie...